Dzień dobry. Parę słów na temat antykoncepcji hormonalnej dwuskładnikowej. Są zwolennicy, przeciwnicy, nawet ten temat ma aspekty polityczne i religijne, ale o tym nie będziemy mówili. Jakie pacjentki nie nadają się do antykoncepcji hormonalnej, przede wszystkim, co jest istotne, dwuskładnikowej, czyli zawierającej i estrogen, i gestagen? Nie nadają się pacjentki, które palą papierosy i są powyżej 35 roku życia, pacjentki, które mają migrenę, gdyż antykoncepcja może nasilać migrenę, pacjentki, które mają w wywiadzie lub potwierdzone laboratoryjne nadkrzepliwość czy trombofilię, u tych pacjentek może wystąpić jakby nasilenie tej nadkrzepliwości, co się wiąże z ryzykiem udaru mózgu, zawału serca i następstw wynikających z tych chorób. Jak to sprawdzić? Jak lekarz to powinien sprawdzić? Oczywiście kluczowy jest wywiad osobisty pacjentki, wywiad rodzinny pacjentki, badanie ciśnienia. Pacjentki z nadciśnieniem oczywiście nie powinny stosować antykoncepcji hormonalnej dwuskładnikowej z uwagi na to, że ta forma antykoncepcji może nadciśnienie nasilać. Kolejnym elementem jest wywiad rodzinny pacjentki. Jeżeli od pacjentki słyszymy, że kobiety w jej rodzinie, mama, siostra, ciocia miały udary mózgu, zawały serca przed 50 rokiem życia, to jest dla nas sygnał alarmowy i takie pacjentki po takim screeningu krótkim powinny być skierowane do laboratorium na badania w kierunku trombofilii, czyli takiej sytuacji, że ich krew ma skłonność do krzepnięcia w szczególnych warunkach, na przykład gdy te pacjentki przyjmują antykoncepcję hormonalną dwuskładnikową. Również bardzo istotna sprawa, szczególnie w okresie wakacyjnym, jeżeli bierzecie antykoncepcję hormonalną dwuskładnikową i macie zaplanowaną dłuższą podróż samolotem, to szczególnie pacjentki starsze, szczególnie pacjentki otyłe, powinny sobie profilaktycznie wziąć heparynę drobnocząsteczkową do tkanki podskórnej brzuszka przez 2 dni, po to, żeby uniknąć problemów związanych z nadkrzepliwością.